cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam na kolejny zwiastun testów, ponieważ przybyły do mnie dwie, jedne z najnowszych klawiatur mechanicznych od firmy Modecom, czyli Modecom Volcano LAN Party Pro, która ma być ulepszoną wersją znanej już i lubianej, dość popularnej klawiatury LAN Party, której recenzja oczywiście u mnie była już jakiś czas temu na przełącznikach Kale. Jest ta klawiaturka, ma czerwone LEDy, tak więc testy tutaj nie powinny zająć długo. Jest to bardzo podstawowy mechanik, natomiast drugą klawiaturą jest klawiatura na przełącznikach Outemu i jest to Modecom Volcano LAN Party Plus, która cechuje się taką dość nietypową rzeczą, że możemy tutaj wymieniać przełączniki. Po prostu je własnoręcznie wyjmować i zastępować innymi. Mamy tutaj niebieskie w tej wersji, ale na przykład WASD możemy sobie zrobić na brownach czy na redach, jak wolimy, czy w jakichś innych wybranych do naszych gier przyciskach, podmienić sobie te przełączniki i po prostu ją spersonalizować. Ale w recenzji się zastanowimy, ile to kosztuje właściwie, czy to jest opłacalne i dla kogo jest taka opcja. Dlatego myślę, że dość ciekawe dwa testy się zapowiadają. Pamiętajcie, że to, że Wam nagrywam zwiastuny, nie znaczy, że testy z poprzednich zapowiedzi gdzieś tam zginęły w czarnej dziurze, bo one są cały czas testowane, nagrywane, jest to montowane, ale potrzeba na to naprawdę mnóstwa czasu, więc wszystko powoli, ale do przodu. Pamiętajcie, że ceny tych klawiaturek macie w opisie filmu w linku. Pozdrawiam Was, cześć!